Witaj, oto Twoja prognoza na wrzesień 2024. To jest druga część. Tutaj mamy takie znaki jak skorpion, ryby, rak, strzelec, baran i lew w tej kolejności. Oczywiście czasówka jest w opisie. Jeżeli nie ma tu Twojego znaku, to jest pierwsza część czytań. Zresztą znaków znajdziesz ją na playliście czytania miesięczne. Link do tej playlisty jest w opisie tego filmu. Dobrze. Najpierw odczytam energię ogólną, potem będzie więcej szczegółów i będą też wiadomości od aniołów. Zaczynamy od skorpiona. Zobaczmy, jaka energia cię prowadzi. O, zdecydowana i szybka, usłyszałam. Jest to energia. Hmm, ciekawe. Sedna, nieograniczone źródło. Nie zabraknie ci niczego dziś ani w przyszłości. Więc tutaj słyszę wiadomość, że jeśli miałeś kłopoty finansowe, twoja firma, twoje social media, coś na czym zarabiasz, jakiś projekt, jeżeli tutaj coś nie szło albo nie mogłeś, nie mogłaś wynająć mieszkania, które wynajmujesz. To tutaj, cokolwiek by to dla ciebie nie było, we wrześniu w końcu się udaje, i chciałam powiedzieć we wnętrzu, w końcu się udaje. Dlatego, że tutaj słyszę wiadomość, że jak poczujesz we swoim wnętrzu, że masz nieograniczone źródło energii, manifestacji tego, czego pragniesz, to kiedy zdasz sobie z tego sprawę, to wtedy wszystko szybko się rozwiąże. Tutaj czuję, że wielu z was jest od miesięcy, lat w napięciu dotyczącym pieniędzy, bytu. I tutaj już jesteście bardzo zmęczeni. Ja też czuję taki ucisk trochę w ciele. Więc kochane skorpiony, tutaj nadchodzi ulga. Ale to Ty też y, potrzebujesz wesprzeć tę zmianę swoim nastawieniem, odejściem od czarnych myśli, skupieniem się na rozwiązaniach i właśnie na tym poczuciu zaufania do wszechświata, że On Cię prowadzi dobrą drogą. Wow, mocna wiadomość dla Skorpiona. Zobaczmy więcej szczegółów. A jeśli to czytanie Ci się podoba, to proszę polubię, skomentuj, wyślij do kogoś. Bardzo to. Ojej, <grych> okej, okay, ta została, doceniam. Dzięki temu mogę robić to, co robię, robić dla Was czytania. A będąc subskrybentem mojego kanału, masz też szansę wygrać prywatne czytanie ze mną. Także zapraszam. Szczegóły są w opisie. Okej. Okay. Co tutaj we wrześniu? Jakieś sprawy, no właśnie, tutaj od dłuższego czasu czujesz brak satysfakcji w życiu, też spotykasz jakieś uparte osoby albo uparte okoliczności, ale też słyszę, że Ty jesteś uparty w tym, że cały czas widzisz siebie jako ofiarę konkurencji, kogoś innego, systemu, zwłaszcza systemu bo tutaj mamy też sprawy prawne, więc tutaj coś powolnie, mozolnie yy, idzie, ale yy, widzę, nie poddawaj się, nie obniżaj swoich standardów. Nie, słyszę taką wiadomość, nie wolno Ci myśleć, dobra, no to moje życie ma być takie ciężkie i już będę się męczył, męczyła z, z brakiem satysfakcji, uparcie do końca swoich dni. Nie wolno tak myśleć, bo sobie to zaafirmujesz. I we wrześniu, tutaj to, że zmienisz myślenie i, i, i będziesz stać przy swoim, nie będziesz obniżać swoich standardów, też tutaj stawianie granic, słyszę, jest bardzo ważne. To ci pomoże wyjść z tych trudnych sytuacji, jakie by nie były. Jest przy tobie ktoś mądry, kto da ci dobrą radę, warto jej posłuchać, ona tutaj pomoże ruszyć energią. Yy, I jest też karta bliskości z kimś, kto jest drogi Twemu sercu. Więc tutaj, jeżeli chodzi o sprawy miłosne i intymne, to będzie się dobrze działo dla wielu z Was. Jeszcze tutaj jakaś wiadomość idzie do Was. O, mówiłam, czułam. O, wow, ok. Czyli tutaj. Yy, Widzę, że dla większości z Was te trudne sprawy to są z przeszłości i we wrześniu się kończą, dla wielu z Was na początku, no dla innych na końcu, bierz to, co z Tobą rezonuje, to jest czytanie kolektywne, każdy ma inne, inne procesy, inną drogę. I tutaj yy, sprawy małżeńskie, związkowe będą bardzo ważne. Yy. Twój partner, partnerka, jeśli jesteś w dobrej relacji, bardzo cię szanują, też cię y, wspierają i też y, usłyszysz takie słowa wsparcia od kogoś ważnego, że y, poradziłeś sobie z tą sprawą trudną, y, nie martw się, to nie było takie łatwe. Właśnie też słyszę, Skorpionie. Nie umniejszaj sobie, bo wielu z Was było w bardzo trudnej sytuacji i sobie wyrzucacie, że szybciej tego nie załatwiliście, że lepiej tego nie załatwiliście. Załatwiliście tak, jak potraficie i to już w końcu się kończy. Dla wielu z Was jakiś koszmar się kończy we wrześniu. I też tutaj jest wsparcie od małżonka, małżonki, partnera, partnerki. I jeżeli jesteś singlem, to tutaj też mogą być rodzice, którzy Cię wspierają. Dla Singli widzę tutaj też zmianę, jeśli chodzi o życie miłosne. To też jest dla ciebie dostępne, tylko tutaj trzeba się zastanowić, czy uparcie nie myślisz w jakimś schemacie o miłości. Może to jest do przerobienia, może już kończysz to przerabiać i właśnie dlatego kogoś spotykasz. Niektórzy z was tutaj. Też rozpoczynają jakiś proces terapeutyczny, słyszę, z tą sobą i z tym osłem. Długo nie chcieliście, ale teraz widzicie, że trzeba, bo jak dzieją się trudne rzeczy, to nie do końca wiecie, jak regulować emocje. Skorpion czuje bardzo mocno, więc macie większe wyzwanie tutaj. A wracając do spraw małżeńskich, do związkowych, tutaj bardzo płodny miesiąc. Może zdarzyć się ciąża, więc skorzystaj z tej informacji tak jak chcesz. Możesz dowiedzieć się o jakiejś ciąży w twojej rodzinie, wśród twoich przyjaciół, ale też tutaj jest mowa o nowym przedsięwzięciu zawodowym z tą kołyską i nowym biznesie. Może jakieś sprawy administracyjne odciągały cię od realizacji czegoś w tej sferze, i teraz już wszystko masz, wszystko jest załatwione, i możesz ruszać we wrześniu. Tutaj też to może chodzić o jakąś pozycję. Tak, no właśnie, tutaj też jakieś spory opozycje w pracy widzę, dobrze zakończone dla ciebie, Skorpionie. Wow, no intensywny ten wrzesień, ale finalnie nadchodzi spokój. Wszystko robi się przyjemniejsze, słyszę taką wiadomość. Dobrze, zobaczmy wiadomość od Aniołów. A jeśli to czytanie Ci się podoba, to proszę, polupie, skomentuj, wyślij do kogoś, zasubskrybuj mój kanał. Będę Ci za to bardzo wdzięczna, dzięki za docenienie mojej pracy. Kochani subskrybenci, dziękuję Wam za to, że jesteście i taka prośba. Ostatnio na YouTubie był jakiś błąd i nawet mi odsubskrybowało parę kanałów automatycznie, więc zobaczcie, czy dalej jesteście u mnie zasubskrybowani. Dzięki wielkie. Zacznę od Aniołów Obfitości, potem będzie Archanioł Rafael. Nie będzie tutaj wiadomości od Aniołów Miłości, a to dlatego, że od września... Będą takie czytania dla wszystkich znaków Zodiaku jak te, tylko że skupione totalnie na miłości, dla każdego znaku co miesiąc. Także już na nie zapraszam premiera niedługo, tych pierwszych na wrzesień. A teraz wiadomość od Aniołów Obfitości dla Skorpiona. Zobaczmy, co potrzebujesz wiedzieć. Tak, współpraca zamiast rywalizacji. Tam mówiłam coś o konkurencji w pracy czy w biznesie, czy jakiejś innej, która jest w Twoim życiu. Lepiej to zarzucić i znaleźć ludzi, z którymi możesz współpracować. Skupić się na współpracy, zwłaszcza w biznesie. Zamiast tam patrzeć na konkurencję, to znaleźć kogoś, kto pomoże ci rozwinąć Twój biznes, a Ty jemu pomożesz rozwinąć biznes. Tutaj, współpraca w ogóle, tak ogólnie, nie tylko w pracy, biznesie, zapewni Ci więcej spokoju i zmieni tą trudną energię. Tak jak mówiłam, Ty czynnie potrzebujesz wziąć udział w tej zmianie na poziomie energetycznym, więc tutaj warto. Przeprogramować swój umysł na pozytywne myślenie, jeżeli masz jakieś negatywne schematy myślowe. Jeśli nie wiesz jak, to zapraszam Cię na moje codzienne afirmacje. Są tam afirmacje bogactwa, miłości, afirmacje na spełnianie marzeń. Możesz z nich skorzystać i właśnie słuchanie tych afirmacji zaraz po przebudzeniu albo przed pójściem spać. Pomaga przeprogramować to, w jaki sposób myślisz. Więc, jeśli Cię to interesuje, znajdziesz tę afirmację na playliście Prawo Przyciągania. Link do niej jest w opisie. Do tego aniołowie obfitości mówią do Ciebie, że potrzebujesz bardzo odpoczynku, Skorpionie. Tutaj, jak W harowałeś, słyszę, wielu z Was bardzo dużo robiło. Uwaga, żeby się nie wypalić, też słyszę. Tutaj potrzebny jest spokój, też w tym spokoju i w tym czasie odpoczynku znajdziesz sposób na wyjście z tej trudnej sytuacji albo z kilku trudnych sytuacji, w zależności jak to u ciebie jest. Dobrze, Skorpionie. Teraz wiadomość od Archanioła Rafaela na temat zdrowia, ale też zdrowia naszych relacji, bo on jest połączony z czakrą serca. A jeśli chcesz zamówić u mnie czytanie prywatne tylko dla ciebie, to zapraszam do kontaktu mailowego. Maila znajdziesz w opisie. Ok, zobaczmy Twoją wiadomość. Mm, no właśnie. Wielu z Was tutaj zarywało noce albo waszy cykl snu jest z powodu stresu, zaburzony, budzisz się kilkakrotnie w nocy. Mm, no, dużo tutaj stresu jest w tobie i też napięcia. <laughs> Zostaw za sobą stresującą sytuację. Więc tutaj, jeżeli trzeba skądś odejść albo z jakiejś relacji, sytuacji dostosuj to do siebie, to czas to zrobić. Nie można w tym tkwić. Właśnie niektórzy z was uparcie w czymś tkwią, mimo że was to nie cieszy. I tutaj trzeba albo to przetransformować, albo się z tym pożegnać. No ale tutaj dla większości z Was to jest zostaw za sobą stresową sytuację. I tutaj też Archanioł Rafael e, mówi do Ciebie tak. Widzę z tym dzieckiem tutaj, że to jest tak e, na tą ciążę. Drugie potwierdzenie, tak? Kołyska i też Archanioł Rafael mówi, że jeżeli zadajesz pytanie do wszechświata i w sercu od razu czujesz tak, ale nawet potem, później Twoja głowa dodaje lęki, jeżeli to pierwsze przeczucie na temat tej odpowiedzi jest tak to znaczy, że taka jest odpowiedź, tylko wsłuchaj się w swoje serce jeżeli pytasz, czy Dojdzie do uzdrowienia Twojego czy w Twojej rodzinie, to tutaj też dla większości z Was odpowiedź na to pytanie jest tak. Wow. Uch, skorpionie, będzie intensywnie, ale wszystko idzie ku dobremu. Zapraszam Cię na filmy, o których wspomniałam. Linki do playlist są w opisie. Dziękuję za twoją obecność i wysyłam dużo światła, miłości i wszystkiego co dobre. A teraz czas na czytanie dla zodiakalnych ryb. Najpierw zobaczę energię ogólną, która cię prowadzi we wrześniu. Potem poznamy więcej szczegółów i na końcu będą wiadomości od aniołów, także warto zostać do końca. Zodiakalne ryby wrzesień. 2024. Jaka energia cię prowadzi. O tutaj mamy. Ta karta mnie przyciągnęła. Mimo że tyle wypadło. U, słyszę, że niektórzy single. Ktoś Was przyciągnie, mimo że tyle osób wokoło, albo ktoś po prostu tak się wami zafascynuje. A mimo że tyle ma osób dookoła. Hm, ciekawe. Hmm. Biała tara, wrażliwość. Staniesz się nadzwyczaj wrażliwy. Unikaj toksycznych związków międzyludzkich, szkodliwego otoczenia i przykrych sytuacji. Więc tutaj we wrześniu będziesz wyczuwać, oceniać, z kim czujesz się dobrze, czy Chcesz przebywać ze wszystkimi ludźmi, z którymi przebywałeś do tej pory, może niektóre relacje chcesz zakończyć. Tutaj też zrobisz się bardziej wrażliwy, wrażliwa emocjonalnie i też na to, co jesz. Niektórzy z Was mogą odkryć, że mają alergię. Inni po prostu poczują, że nie mogą już jeść przetworzonego jedzenia, używać bardzo mocno chemicznych proszków do prania. Tutaj po prostu wielu z Was przeszło jakąś transformację mocną, i to Was uwrażliwiło na wyższe energie, a to się też właśnie w tej sferze cielesnej tak objawia. Tutaj jest wokół białej tary taka kula ochronnej energii warto, żebyś wizualizował. Wizualizowała wokół siebie taką ochronną energię, jak wychodzisz do ludzi, bo ta nowa wrażliwość to jeszcze jest supermoc, moc, której nie do końca rozumiesz, którą nie do końca rozumiesz. I ucząc się z tego korzystać, no, można też chłonąć cudze stany emocjonalne jak gąbka. Więc tutaj uwaga na to, wychodząc z domu po prostu sobie wyobraź kulę złotej energii wokół ciebie i słyszę dla tych z was, którzy nie lubią tłumów, boją się wychodzić, są introwertykami, po prostu tego nie, nie lubią, ale czasem muszą, to możesz też poprosić Archanioła Michała, żeby ci towarzyszył, kiedy jesteś w tłumie ludzi. Wtedy poczujesz się pewniej i to będzie ci bardzo potrzebne, wszystko we wrześniu. Ok, zobaczmy dokładnie, co się stanie. A jeśli to czytanie Ci się podoba, to proszę polubię, skomentuj, wyślij do kogoś. Zasubskrybuj mój kanał. Będę Ci za to bardzo wdzięczna. Kochani subskrybenci, dziękuję za to, że jesteście i mam prośbę gorącą: sprawdźcie, czy dalej macie moją subskrypcję, bo ostatnio był jakiś błąd na YouTubie. I odsubskrybowało część osób, mnie też z moich kanałów, które oglądam i lubię, więc poproszę sprawdźcie, czy tam dalej to macie. Okej. Okay. Dzięki kochani. I teraz tak, no właśnie, tutaj jakaś osoba dwulicowa jest w Twoim polu, i Ty już to wyczuwasz poprzez tą Twoją nową wrażliwość. No. Niektórzy nie chcą tego wyczuwać, bo to jest dla Was bardzo smutne, bo to może być ktoś bliski albo jakiś bliski współpracownik. No, no, ktoś tutaj, komu ufałeś, ufałaś, no niestety pokazuje drugą nieprzyjemną twarz i tutaj w tej sytuacji będzie chodziło o pieniądze w jakiś sposób. I tu wyraźnie jest pokazane, żeby jak najszybciej wyjść z tej sytuacji, oddzielić się od tej osoby, tak? Dlatego tutaj też mamy przecież na tej karcie unikaj toksycznych związków międzyludzkich, szkodliwego otoczenia i przykrych sytuacji. Ta osoba wywoła przykre sytuacje, i tutaj trzeba zaopiekować się swoimi finansami, bo ten ktoś tutaj będzie miał na to negatywny wpływ. I wyjść z tej sytuacji, zakończyć relacje, zakończyć współpracę, bo im dłużej tam będziesz, tym bardziej to będzie cię krzywdziło. Ale nie martw się, to się udaje. Na większości z was we wrześniu, tutaj mamy kartę larwy, która mówi, że to, co się dzieje teraz, to nie jest na zawsze, nadchodzi zmiana, więc dla wielu z was ta zmiana już jest we wrześniu. I ta zmiana objawi się w postaci jakiejś dobrej wieści, może też o karmie, o sprawiedliwości jakiejś dla tej drugiej, dla tej dwulicowej osoby. Więc tutaj jakaś dobra wiadomość potem zwiastuje nadejście lepszych i spokojniejszych czasów, bo tutaj ostatnia karta jest pokoju i harmonii. Więc no, Dlatego to się dzieje we wrześniu dla Ciebie, bo potrzebujesz się tego dowiedzieć, bo już nie ma miejsca w Twoim polu dla ludzi, którzy są dwulicowi i cię oszukują. I to potrzebuje wyjść na wierzch. Dzięki temu też zrozumiesz pewne sytuacje, które się działy w przeszłości, i to też da Ci spokój. I ta nowa dobra wiadomość, która nadlatuje do Ciebie, też przyniesie wiele spokoju i harmonii. O wow, ale bardzo, bardzo intensywnie dla was zodiakalne ryby. Zobaczmy wiadomości od aniołów. A jeśli chcesz zamówić czytanie prywatne u mnie, skupione tylko na tobie, to zapraszam do kontaktu mailowego. Mail jest w opisie. Masz też szansę wygrać takie czytanie ze mną. Zasubskrybuj mój kanał i przeczytaj opis tego filmu, żeby dowiedzieć się więcej. Teraz Aniołowie obfitości dla ryb. Nie będzie tutaj wiadomości od aniołów miłości, ponieważ od września będą wielkie czytania, takie jak te ogólne na cały wrzesień dla każdego znaku. To będą skupione tylko i wyłącznie na miłości. Także będzie ciekawie. Zapraszam już na to. A teraz zapraszam na Twoją wiadomość od Aniołów Obfitości. O proszę, tutaj ta sama karta, która pojawiła się u Skorpiona, więc w biznesie, w finansach możesz mieć do czynienia ze Skorpionem. Może to być ta osoba dwulicowa, ale nie musi, to u każdego będzie się różniło. Tutaj ta karta mówi o tym, że. Masz w sobie jakieś toksyczne schematy myślenia o pieniądzach, może zaszczepione przez tą osobę, troszeczkę pod jej wpływem i trzeba je przeprogramować, zmienić, bo to, co myślisz, kreuje Twoją rzeczywistość poprzez to, co czujesz, jak myślisz. Więc, jeśli masz z tym problem, to zapraszam na moje codzienne afirmacje bogactwa. One powtarzane rano, zaraz po przebudzeniu, albo wieczorem przed pójściem spać, pomogą ci przeprogramować twój umysł, żeby w inny sposób myślał o obfitości, i wtedy szybciej będziesz ją manifestować. No tutaj, jak jeden mąż, po prostu. Potwierdzenie. Ta sprawa z tą osobą jest najważniejsza we wrześniu. Oczyść swoje przyjaźnie, partnerstwo. Tutaj widzę, że ta dobra, nowa wiadomość, która leci do Ciebie, to jest jakieś nowe partnerstwo. Ktoś tutaj wymieni tę osobę dwulicową. Więc bardzo, bardzo dobre wieści. I do tego jeszcze aniołowie obfitości mówią do Ciebie, bądź świadomym konsumentem, to taka poboczna wiadomość też powiązana z tą kartą, zwróć uwagę na swoje finanse, bo możliwe, że wielu z Was wydaje pieniądze pod wpływem impulsu albo zbyt dużym rozmachem i potem tego żałuje, no... Ryby są marzycielami, <laughs> nie można im tego odbierać. Czasem może machniesz i masz gesta potem o matko, co ja zrobiłem, zrobiłam. Tutaj warto się skupić nad tym, być świadomym konsumentem kupować tylko to, czego naprawdę potrzebujesz, a nie to, co ci wmawiają, że jest potrzebne. Także tutaj też warto we wrześniu się zastanowić nad tym tematem. Ok. Teraz wiadomość od Archanioła Rafaela. On mówi o naszym zdrowiu, ale też o zdrowiu relacji, bo jest połączony z czakrą serca. Pamiętaj, to jest odczyt energii, nie zastąpi porady lekarskiej. Ok. I co chcę Ci przekazać, Archanioł? O, żebyś skupił się na swoim spokoju wewnętrznym i naprawdę wyszedł z tej sytuacji trudnej, bo aż pociągnęły te karty tą kartę za sobą. Tak. Zaufaj swoim wewnętrznym instynktom a propos tej sprawy. Już mówiłam, że będziesz czuć to wcześniej poprzez tą Twoją wrażliwość, ale umysł będzie to racjonalizował, więc nie racjonalizuj tego. Jeżeli chodzi o Twoje ciało i zdrowie, też słuchaj swojego ciała. Jeśli potrzebujesz odpoczywać, to rób to. I, I rób wszystko to, co twoje ciało, o co Cię Twoje ciało prosi, żeby, żeby potem nie płakać. Taką słyszę wiadomość. Masz naturalną zdolność do uzdrawiania siebie. Yy, wielu z Was to potrafi yy, w medytacji, więc tutaj warto z tego skorzystać. I jeszcze taka praktyczna wskazówka: yy, ćwiczenia są kluczowe, to zwłaszcza dla tych z Was, którzy mają pracę siedzącą. Tutaj zodiakalna rybo potrzebujesz ruszyć swoje ciało, ruszyć swoją energią, coś robić aktywnego, i to codziennie słyszę, chociaż po troszeczkę. To nawet mogą być takie szybsze spacery, cokolwiek z tobą rezonuje. Najważniejsze jest, że. Też słyszę taką wiadomość, że to samo uzdrawianie się jest połączone z tymi ćwiczeniami, więc też wielu z Was, jeżeli lubicie jakieś tai chi, czy gong, energetyczne ćwiczenia. To nie zarzucajcie tego, a jeśli zarzuciliście jakiś czas temu, to wróćcie do tego, bo tutaj ćwiczenia i energia uzdrawiająca idą z Wami w parze i to bardzo Ci pomoże, zwłaszcza wytrzymać tę stresującą sytuację, która wydarzy się dla Ciebie we wrześniu. Zodiakalna rybo. Zapraszam cię na moje afirmacje, o których wspomniałam. Są na playliście Prawo przyciągania. Link do niej znajdziesz w opisie. Dziękuję za twoją obecność i wysyłam dużo światła, miłości i wszystkiego co dobre. A teraz czas na czytanie dla zodiakalnego raka na wrzesień. Najpierw energia ogólna, potem poznamy więcej szczegółów. A na końcu będą wiadomości od aniołów. Warto zostać do końca. Ok. No, ważny miesiąc, bo trzy boginie się pokazały. Zawahałam się, ale usłyszałam wewnętrznym uchem bierz. No to biorę. <grych> uh, ok. Uzdrowicielka, realizacja zamiarów, nieśmiertelna miłość. Tutaj to będzie bardzo intensywny miesiąc. Wielu z Was uzdrawia swoje serce z jakiejś trudnej sytuacji, z jakiegoś schematu, który powtarzaliście latami, z jakichś blokad, z jakichś programów, że trzeba udawać coś, żeby coś znaczyć. Też z takich programów, że ważniejsze jest to, co robię i daję fizycznie niż czuję tutaj wielu z Was uzdrawiając się z jakichś toksycznych schematów single znajdujecie prawdziwą miłość w tym y, miesiącu dla tych z Was w relacji które miały jakieś problemy to tutaj dochodzi do uzdrowienia ale tylko wtedy jeśli y, jawnie y, i, i, I tak naprawdę mocno weźmiesz się za uzdrawianie swojego serca, i to też będzie Twoim zamiarem do zrealizowania, bo jeżeli tak to olejesz, no to tutaj zostaniesz w tej energii stresowej dalej. Pamiętajcie, kochani, karty nam nie mówią, jak mamy żyć, ani astrologia. To są wskazówki, to są potencjały energetyczne to my kreujemy nasze życie. A wiedząc, jaka jest energia wokół nas, to wiemy, z czego możemy skorzystać. I zodiakalny raku, skorzystaj z tego czasu, by uzdrowić swoje serce. Niech to będzie Twoim najważniejszym zamiarem na wrzesień. Wow. Potężna wiadomość. Do tej uzdrowicielki mnie najbardziej przyciąga, tutaj, tak energetycznie. Dobrze, zobaczmy. Co dokładnie Cię czeka, czego możesz się spodziewać we wrześniu. A jeśli to czytanie Ci się podoba, to proszę polubić, skomentuj, wyślij do kogoś. Bardzo to doceniam. To pomaga mi dalej robić to, co robię, wstawiać dla Was czytania. Dziękuję. Kochani subskrybenci, dzięki, że jesteście, i mam wielką prośbę. Ostatnio był jakiś błąd na YouTubie i część osób odsubskrybowało automatycznie. Mi też to się stało, Szukam z powrotem swoich ulubionych kanałów. Także proszę, zobaczcie, czy dalej macie moją subskrypcję. Dzięki. Tutaj, jeżeli trochę obawiasz się tego procesu uzdrawiania we wrześniu, to nie martw się, zostanie pokazana ci droga. Twoi przewodnicy są z tobą, jeśli rozpoczynasz terapię, to tutaj terapeuta będzie cię dobrze prowadził. I, i, i naprawdę zobacz, zobacz, jak wiele znaków jest wokół ciebie. Może ci się wydawać, że to wszystko jest trudne i że dlaczego to tak. No, czasem uzdrowienie i droga uzdrowienia. Jest dla nas trudna, no bo wracamy do rzeczy, o których nie chcemy myśleć, po to, żeby je uzdrowić. A uciekanie od problemu nigdy go nie uzdrowi. Przepraszam, tutaj potrzebuję cały czas, tutaj słyszę taką wiadomość, że potrzebujesz zmienić perspektywę. Tak jak ja ciągle nie mogę tej kamery tutaj nastawić: Zmień perspektywę, a wtedy zobaczysz, że jesteś tak naprawdę na dobrej ścieżce. W swoim życiu, że to wszystko akurat dobrze, że się dzieje, potrzebujesz pomocy. Stąd widzę tą terapię: porozmawiaj z kimś, daj sobie pomóc. Jeżeli to są kłopoty zdrowotne, z sercem też mogą być, to daj sobie pomóc. Idź do lekarza, skonsultuj się. Nie udawaj, że tematu nie ma. Widzę, że niektórzy udają, że nie ma tematu. Tutaj naprawdę w tym miesiącu Twoim najważniejszym celem, znowu mamy strzałę, tak, jest realizacja zamiarów, ale nie tych z poziomu 3D, tylko właśnie z poziomu uzdrowienia serca. I słyszę, że jeżeli wybierzesz wyparcie i nie będziesz chciał, chciała zająć się tą raną, która jest w Twoim sercu, to będzie blokada na wszystkie Twoje cele i zamiary. Takie w 3D. Nic nie będziesz w stanie zrobić. Przeświat cię zatrzyma. I tutaj, po to to wszystko się dzieje: po to to oczyszczenie, uzdrowienie, żebyś mógł, mogła od nowa budować swoje życie na solidnych fundamentach, żeby to życie było lepsze. A jak zrobić solidne fundamenty, kiedy na dole jątrzy się rana? Taką słyszę wiadomość. Tutaj. Niektóre rzeczy mogą się rozpaść, niektóre Twoje cele, na, na których się bardzo skupiasz od jakiegoś czasu, mogą się zatrzymać albo w ogóle nie wydarzać. Właśnie dlatego, że wszechświat mówi dość, przestań funkcjonować na zewnątrz. Czas wejść do środka, do serca i je uzdrowić. Wow. <laughs> no, tutaj to jest mocna wiadomość, dlatego, że wszechświat chce dla Ciebie jak najlepiej. Te zmiany, to uzdrowienie, finalnie przyniesie Ci wielkie szczęście. I tutaj dla wielu z Was to są sprawy związane z relacjami miłosnymi. To wyraźnie się przebija w tym czytaniu. Jest tutaj karta małżeństwa. Wielu z Was potrzebuje uzdrowić swoje małżeństwo. Także zapraszam Was tutaj na czytania miłosne dla wszystkich znaków Zodiaku. Będą takie duże jak to, tylko skoncentrowane na miłości. Zaczynam od września. Tam głębiej zobaczymy, co się dzieje w tym miesiącu. Dobrze, a teraz wiadomość od Aniołów Obfitości i od Archanioła Rafaela. A jeśli chcesz zamówić czytanie prywatne skupione tylko na Tobie i Twoich potrzebach, to zapraszam do kontaktu mailowego. Mail jest w opisie. Masz też szansę wygrać takie czytanie. Zasubskrybuj mój kanał i przeczytaj opis tego filmu, żeby dowiedzieć się więcej. E, ok, teraz o Obfitości dla Zodiakalnego Raka. Tutaj, tak. Jeżeli chodzi o finanse i o obfitość, to też masz w sobie jakieś przekonania, czy wypowiadasz się w taki sposób o pieniądzach, że one Cię omijają. I tutaj warto popracować nad tym, na razie wszystkie znaki wody to mają na ten miesiąc, żeby właśnie popracować nad tym, jak mówisz i jak myślisz o pieniądzach. Czy tam są jakieś negatywne schematy? Dla większości z Was odpowiedź brzmi tak. Jeśli nie wiesz, jak to zrobić, zapraszam Cię na moje afirmacje bogactwa. Powtarzane codziennie rano po obudzeniu albo wieczorem przed pójściem spać. Pomagają Ci zmienić to, w jaki sposób Twój umysł myśli o pieniądzach, o obfitości, na sposób taki bardziej pozytywny i wtedy masz większą łatwość w afirmowaniu bogactwa, powodzenia. Tutaj taka wskazówka zdrowotna. Ćwicz swoje ciało, żeby wzmocnić swoje możliwości manifestacji. Tak, no tutaj też ruch jest dla Ciebie ważny, bo czułeś się zastany, zastana w jakimś trudnym schemacie, i to też możesz sobie pomóc cieleśnie, ruszając się, ruszając energią w ciele. Także tutaj Wszechświat zaprasza cię do ćwiczeń. Jeżeli masz jakiś cel, na którym chcesz się skupić, to tak jak mówiłam, po pierwsze uzdrowienie serca, ale po drugie zobacz, czy jakieś inne rzeczy cię nie rozpraszają, może bierzesz za dużo na siebie. Może wszystkim chcesz pomóc dookoła, a o sobie zapominasz, więc trzeba zablokować to, co cię tutaj od Twoich celów odciąga, no i uzdrowić serce, tak? I tutaj też taka wskazówka, jeżeli czujesz się bezradny, nie wiesz co zrobić, pomóż komuś innemu, to też może ci tutaj odblokować energię na to, żeby znaleźć rozwiązanie Twoich problemów. Ok. Zodiakalny raku. Teraz wiadomość od Archanioła Rafaela. On mówi o zdrowiu, ale też o zdrowiu relacji, bo jest połączony z czakrą serca. Pamiętaj, to jest odczyt energii. To nie zastępuje wizyty u lekarza. Ok, no tutaj mamy tak. Poprawa zdrowia, relacje i oczekuj cudu. Potwierdzenie od Archanioła Rafaela. Jeśli tylko włożysz w to swoją energię, zaangażowanie, żeby uzdrowić swoje serce, to twoje relacje i ludzie wokół Ciebie też będą inni. Poprawi się to wszystko. Nie będzie toksycznie, nie będzie trudno. Będzie po prostu dużo, dużo łatwiej. A jeżeli ty lub ktoś w Twojej rodzinie czeka na uzdrowienie, to tutaj też, wtedy kiedy uzdrowisz serce swoje z lęków, z jakichś programów ograniczających, to będziesz bardziej w stanie uwierzyć w cuda, a wiara w cuda bardzo przyspiesza uzdrowienia. Także tutaj też taka wskazówka dla Ciebie. Zapraszam cię na moje afirmacje. Znajdziesz je na playliście Prawo przyciągania, do której link jest w opisie. Dziękuję za twoją obecność i wysyłam dużo światła, miłości i wszystkiego co dobre. Zodiakalny Strzelcu, oto twoje czytanie na wrzesień 2024. Zobaczę twoją energię ogólną. Więcej szczegółów potem poznamy, i na końcu będą wiadomości i wskazówki od aniołów, dlatego warto zostać do końca. Ok, jaka energia prowadzi Strzelca we wrześniu? Dwie, wow, tutaj dużo znaków. Ma podwójne karty, potrójne, także to również dla Ciebie, Strzelcu, jest ważny miesiąc. Oczyszczenie i dom. Tutaj Twoje sprawy rodzinne wymagają oczyszczenia, i albo to się dokonuje we wrześniu, albo rozpoczynasz ten proces. Niektórzy z Was będą się rozwodzić, rozstawać, inni będą po prostu oczyszczać dom, albo może się przeprowadzać w nowe miejsce, gdzie zaczynacie jakiś nowy etap życia. Tutaj też słyszę, że warto zwracać uwagę na to, co jesz lub pijesz, czy to nie jest toksyczne, i też, jeżeli masz rodzinę dzieci, żeby sprawdzać też, co one jedzą, żeby to wszystko było czyste energetycznie i zdrowe. Tutaj też taka wiadomość, żeby pić dużo wody, bo to bardzo oczyszcza Twój dom dla Twojej duszy. A co to jest dom dla duszy? Ciało, prawda? Tutaj też jest taka wskazówka. Sytuacja w Twoim domu poprawia się być może dzięki przeprowadzce lub zmianom na lepsze w pracy. Już tą przeprowadzkę czułam. I no, tutaj jeszcze zmiany na lepsze w pracy też mogą zajść dla strzelca. Tutaj, jeżeli byłeś, byłaś w trudnej sytuacji zawodowej, jeszcze do niedawna, to dochodzi do oczyszczenia. Może niektórzy z Was odchodzą z jakiejś pracy toksycznej we wrześniu do lepszej pracy. Tutaj też widzę taką historię, to też jest możliwe. Ale tak, oczyszczenie ciała, ducha. Oraz sprawy rodzinne. To są najważniejsze tematy dla Strzelca na wrzesień. Zobaczmy, co dalej. A jeśli to czytanie Ci się podoba, to proszę polubię, skomentuj, wyślij do kogoś, zasubskrybuj mój kanał. Będę Ci za to bardzo wdzięczna. Dzięki temu mogę dalej robić to, co robię wstawać, wstawiać dla Was czytania, filmy. Także dziękuję. Kochani subskrybenci, Wam też bardzo dziękuję za to, że jesteście. I wielka prośba: jakiś czas temu na YouTubie był błąd, i odsubskrybowało część osób automatycznie. Mnie też to dotknęło, też potem szukałam swoich ulubionych twórców na nowo. Więc proszę, sprawdźcie, czy dalej macie moją subskrypcję. Dziękuję. Ok. Mm, no tak, tutaj sprawy rodzinne jakieś są do oczyszczenia, które powodują frustrację już od jakiegoś czasu to będzie związane z rodzicami to obojgiem rodziców mamy kartę starszego mężczyzny jest też karta kobiety także tutaj trzeba oczyścić atmosferę rozmową jeżeli twoi rodzice są dalej z tobą jeśli już przeszli na drugą stronę to coś z nimi związanego dalej cię więzi we frustracji. Może ich sposób wchodzenia w relacje, może ich sposób wchodzenia w doświadczenia życiowe, a może ich sposób prowadzenia domu. I to się tyczy tych z Was, którzy. Mają rodziców jeszcze tutaj z nami, i zarówno tych, którzy już nie. Mogliście przejąć jakieś frustrujące programy, zachowania dotyczące domu i dbania o siebie od rodziców. No i one, te przekonania, bądź jakaś sprawa niezałatwiona jeszcze z rodzicami, wiesz to, co z tobą rezonuje, bo to jest czytanie kolektywne to tutaj stoi pomiędzy tobą a Twoimi marzeniami. Niektórzy z was widzę potrzebują się wyprowadzić od rodziców. Dalej, bo rodzice są toksyczni, trzeba się oczyścić i odtruć. Niektórzy mają jakieś trudne wspomnienia dalej związane z rodzicami. Także tutaj naprawdę warto się oczyścić. Wielu z was czuje się trochę samotnych. Albo też to, że wyprowadzacie się z jednego miejsca w drugie, to sprawia, że z kimś. Kto jest ci drogi, bądź z kilkoma osobami, bądź z rodziną taką, z którą dobrze wibrujesz, jesteś daleko. Więc ludzie o Tobie myślą w dobry sposób. Mm. To, że Twoje rodzice mogli Ci zaszczepić jakieś negatywne programy, to nie znaczy, że Cię nie kochają i nie myślą o Tobie. To też jest o tych rodzicach, że oni będą myśleć o Tobie. Tutaj najczęściej oni też mają swoje programy od swoich rodziców. Dopiero od niedawna tak zajmujemy się sobą i rozwojem własnym, bo mamy na to przestrzeń, tak? Tutaj to oczyszczenie tej relacji z rodzicami. Tych programów, które rodzice ci wdrukowali, spowoduje, że w końcu spełni się jakieś Twoje marzenie. Ale zapytam, czy to oczyszczenie i marzenie już we wrześniu, no dla niektórych tak, jeżeli kończycie proces, tak? Ale niektórzy dopiero zaczynają. Więc tutaj poproszę jeszcze o wskazówkę. O matko, dobra, mamy bardzo dużo wskazówek. <ścoughs> tak. Tutaj dla tych z Was, którzy nie do końca chcą się konfrontować z tą sytuacją, czy energetycznie, czy, czy fizycznie, bo jeżeli Twoje rodzice już odeszli, a chcesz skontaktować się z ich energią, by to oczyścić to na moim kanale jest medytacja, która Ci w tym pomoże. Znajdziesz ją na playliście medytacje, link do niej jest w opisie, więc możesz to zrobić też w taki sposób. I tutaj naprawdę wszechświat krzyczy, że to marzenie będzie zablokowane, marzenia Twoje będą zablokowane, dopóki tej sytuacji, tej energii rodzinnej nie oczyścisz, to cały czas będzie frustracja, brak satysfakcji. Będą kłopoty. Niektórzy nawet będą mieli kłopoty powodowane przez tych rodziców, to, ale to nie do wszystkich. Tutaj naprawdę ciągle będzie zawód za zawodem. Jeżeli nie wyjdziesz z tej sytuacji energetycznej czy fizycznej poprzez przeprowadzkę, to już dostosuj do siebie. Tutaj dla Was, wielu z Was nie może zaznać szczęścia w relacji, czy w niej jest, czy nie. Bo ta energia tutaj rodzinna blokuje. I mamy tutaj kartę lipca i sierpnia. W lipcu i sierpniu coś się wydarzyło, co już dawno powinno cię wyprowadzić z tego trwania przy tej starej energii, ale ty dalej się upierasz, boisz się skonfrontować z tym. Niektórzy z Was boją się odciąć od żałoby po rodzicach. Bardzo mi przykro. Tutaj wszechświat mówi, już czas oczyścić tę sytuację, wyjść z niej, jaka by nie była i jakby to nie wyglądało dla Ciebie, bo to blokuje Ci e, intymność w życiu taką prawdziwą i spełnienie jakiegoś marzenia. I we wrześniu masz szansę tę sytuację dla siebie zmienić, ale tutaj trzeba się odciąć od tej trudnej energii. W taki sposób, jaki będzie dla Ciebie dobry. To jest czytanie kolektywne, dla każdego to będzie inaczej. Dobrze, teraz Strzelcu, wiadomości od Aniołów. Zacznę od Aniołów Obfitości. A jeśli chcesz zamówić czytanie prywatne skupione tylko na Tobie, to zapraszam do kontaktu mailowego. Maila znajdziesz w opisie. Masz też szansę wygrać takie czytanie. Zasubskrybuj mój kanał i przeczytaj opis tego filmu, żeby dowiedzieć się więcej. Kochani, nie będzie wiadomości od Aniołów Miłości, bo tak jak mówiłam we wstępie, chyba yy, będzie duże czytanie, takie jak to, na każdy miesiąc, ale skupione tylko na miłości. Więc tutaj już zapraszam na to. Ok. Wiadomość dla strzelca od aniołów obfitości. Tutaj hmm, zasługujesz na pomoc, zasługujesz na to, żeby, żeby inni ci pomagali, zasługujesz też na to, żeby przyjmować różne dary. Tutaj ta relacja, ta, ta sytuacja, ta energia rodziców. Sprawia u wielu z Was, że wy, wy pomagacie innym cały czas, ale uważacie, że nie zasługujecie na pomoc od innych i macie problem z przyjmowaniem pomocy. Więc tutaj to też warto nad tym popracować, bo zasługujesz na pomoc, zasługujesz na wsparcie, nawet jak go od rodziców nie było. Um, dobrze, teraz Archanioł Rafael. On mówi o zdrowiu cielesnym, emocjonalnym, ale też o zdrowiu naszych relacji, bo jest połączony z czakrą serca. Pamiętaj, to jest odczyt energii, nie zastępuje porady lekarskiej. Zobaczymy, co tutaj Rafael chce powiedzieć. Mm, tak, wielu z Was jest uzależnionych od kofeiny, nie robi ci to dobrze. Arhanią Rafael radzi, by odstawić. Tutaj też oprócz odstawienia kawy warto odstawić niezdrowe jedzenie. Jeżeli nie wiesz, jak żywić się bardziej odpowiednio, to skonsultuj się z dietetykiem, ale właśnie to, jak zaczniesz żywić się odpowiednio, to uruchomi w tobie twoje naturalne procesy uzdrawiania. Wiele osób uważa głodówkę za taki proces uzdrawiania, to też jest związane z żywieniem. Może to z tobą rezonuje, zbadaj temat, oczywiście w sposób odpowiedzialny. No tutaj, tak, żywienie jest bardzo istotne dla ciebie i ta kawa, słyszę, kawa zgaga. Trzeba tu odstawić kabusie niestety i, i zająć się tym, żeby jeść w bardziej taki zrównoważony sposób. I nie tylko jeść, ale również pić, bo to uruchomi procesy uzdrawiania w Twoim ciele. Strzelcu, jeśli chcesz zobaczyć dokładniej co tam z Twoim zdrowiem, to zapraszam Cię na czytanie z wiadomością od Archanioła Rafaela. Znajdziesz je na playlistie. Wybierz kartę. Link do tej playlisty jest w opisie. Dziękuję za twoją obecność i wysyłam dużo światła, miłości i wszystkiego co dobre. A teraz czas na czytanie dla zodiakalnego barana. Zobaczymy jaka energia prowadzicie w tym miesiącu. Czego możesz się spodziewać? A na końcu będą wiadomości od aniołów. Dlatego warto zostać do końca. Zodiakalny baran. Wrzesień 2024. Mamy energię, która cię prowadzi. Jest to Izys, która mówi do Ciebie zrównoważ pracę i życie codzienne. Czyli tutaj we wrześniu. To może być jakimś wyzwaniem dla was, zodiakalne barany, żeby zrównoważyć pracę i życie codzienne. Słyszę, że wielu z was się przepracowuje od miesięcy, od lat, nie macie wolnego. I tutaj, jeśli we wrześniu nie dojdzie do tej równowagi, to słyszę, że nawet co po niektórzy z was mogą się rozchorować. Jeśli źle się czujesz, pamiętaj, idź do lekarza. Także tutaj to jest główny temat, jak znaleźć tę równowagę między odpoczynkiem a pracą, między pracą a życiem rodzinnym. Dobrze. Zobaczmy, czego jeszcze możesz się spodziewać we wrześniu. A jeśli to czytanie Ci się podoba, to proszę, polubie, skomentuj, wyślij do kogoś, zasubskrybuj mój kanał. To jest bardzo pomocne dla mnie, żeby rozwijać to, co robię. Dziękuję serdecznie. Kochani subskrybenci, dziękuję Wam za to, że jesteście. I mam dla Was, a właściwie do Was, wielką prośbę. Ostatnio na YouTubie był jakiś błąd. I część osób automatycznie odsubskrybowało. Ja też tego doświadczyłam, szukałam swoich ulubionych kanałów na nowo. I proszę Was, zobaczcie, czy dalej macie moją subskrypcję. Ok, a teraz Baran. Tutaj odwróciła się karta sukcesu, także wszystko się uda w tym miesiącu. Tylko słyszę, właśnie, że kluczem jest ta równowaga. Między życiem rodzinnym a pracą, więc tutaj w większości z Was w końcu to się uda. Słyszę, że niektórzy zostaną jednak popchnięci do zwolnienia, do y, zadbania o siebie, o rodzinę y, poprzez y, jakieś zdrowotne sprawy. Jeżeli jesteś bardzo uparty, uparta i nie odpoczywasz od lat, no to tutaj może się coś wydarzyć. Do tego wielu z Was w życiu zawodowym, też może być prywatnym, ale bardziej czuję, że w zawodowym ma do czynienia z kimś, kto za Twoimi plecami coś robi. Też słyszę drugą wiadomość: że niektórzy z Was coś robią za plecami rodziny, bo rodzina jest zbyt kontrolująca, a Wy chcecie żyć po swojemu. Także tutaj te tematy też wyjdą na wierzch w sierpniu, i tutaj, przepraszam, we wrześniu i we wrześniu też będą jakieś zmiany w Twoim życiu. Na pewno Ty wprowadzasz zmiany takie, żeby żyć bardziej w harmonii, żeby być w tej równowadze praca, życie rodzinne ale tutaj też Wprowadzasz jakieś zmiany po dowiedzeniu się czegoś. I tutaj wszechświat cię wzywa do tego, by poszukać więcej informacji na temat jakiejś sfery twojego życia, która sprawia ci problemy, i one pomogą ci te informacje, znaleźć jakieś dobre dla ciebie rozwiązanie z sukcesem. I to, czego się dowiesz, też sprawi, że. Pieniądze będą szły w Twoim kierunku we wrześniu, więc tutaj naprawdę warto czegoś się dowiedzieć, dokształcić, skorzystać z jakiegoś nowego rozwiązania. Czy, czy to w pracy, czy jak prowadzisz swój biznes. Tutaj też słyszę wiadomość, żeby dowiedzieć się, jeżeli masz duży problem z tym, że jesteś pracoholikiem, nie potrafisz odpoczywać, to poszukaj sposobów na to, żeby się nauczyć, jak się relaksować. I to Ci bardzo pomoże. I tutaj właśnie taka wskazówka dla pracoholików. Pieniądze przyjdą do ciebie, jak odpoczniesz, bo widzę, że wielu z was się spina, żeby jak najszybciej, najwięcej zabezpieczyć rodzinę, i mówicie: No jakie mam tutaj w równowadze być, jak ja utrzymuję rodzinę? To spięcie powoduje blokadę w Twoim polu. Także naprawdę poszuka informacji na temat tego, jak się zrelaksować, a wtedy więcej pieniędzy przyjdzie i szybciej. Tutaj też. Taka wskazówka, że warto we wrześniu spędzać czas z przyjaciółmi. Oni też mogą mieć jakieś informacje, rady dla ciebie. No ale też uwaga, bo w tej grupie przyjaciół może być ktoś, kto za Twoimi plecami coś robi. Bierz to, co z Tobą rezonuje, bo to jest czytanie kolektywne. Mamy też tutaj kartę komplementów od Adoratora. Także uwaga, single. Może pojawić się ktoś na horyzoncie we wrześniu. Widzę bukiet kwiatów dla wielu z Was. Jeżeli jesteś w relacji, no to tutaj może dojść do odnowienia uczuć. A może potrzebujesz za coś przeprosić i dać kwiaty. Tutaj też widzę taką sytuację. Także dostosuj to do siebie, bo to jest czytanie kolektywne. I jeszcze idzie wiadomość. O, no, tak czułam. <grym> um, ok, czyli tak, tutaj będzie też dużo pracy w tym miesiącu. Też będziesz się na tym skupiać, żeby osiągnąć ten sukces, ale właśnie dowiesz się czegoś, co sprawi, że. Będziesz pracować mądrzej, a nie więcej, i będzie, z tego powodu, że czegoś się dowiesz, to twój workflow, to jak pracujesz, przyspieszy i dzięki temu będziesz mieć właśnie więcej czasu też na życie rodzinne. Tylko dowiedz się tego, a życie rodzinne jest bardzo ważne w tym miesiącu. Jest tutaj karta rodzinnego smutku. Jeżeli masz w rodzinie jakąś nieszczerą osobę, to ona może spowodować kłopoty. Jeżeli to nie jest Twoja historia, to tutaj mogą być jakieś trudne rozmowy. Właśnie partner, partnerka, mąż, żona, dzieci mogą mieć pretensje, że za dużo pracujesz i nie masz dla nich czasu. Tutaj pamiętaj, we wrześniu jesteś chroniony, jesteś prowadzony przez anioły. Mocno są w Twoim polu w tym miesiącu. Zaraz zobaczymy, jaka jest ich wiadomość dla Ciebie. I. Uwaga, tutaj, no tak, coś nowego w pracy na pewno się pojawi, jak dowiesz się tych informacji, ale tutaj też we wrześniu są bardzo płodne energie dla barana, więc skorzystaj z tego, jeśli chcesz mieć potomstwo, a jeśli nie, no to warto się ekstra zabezpieczać. Dobrze, teraz Twoja wiadomość od aniołów. A jeśli chcesz zamówić czytanie prywatne skupione tylko na Tobie, to można się ze mną umówić. Napisz maila, mail jest w opisie, masz też szansę wygrać takie czytanie. Zasubskrybuj mój kanał i przeczytaj opis tego filmu, żeby dowiedzieć się więcej. Teraz wiadomość od aniołów obfitości, tutaj praca, pieniądze, ważny temat dla barana we wrześniu nie będzie wiadomości od aniołów miłości tym razem. Ponieważ od września będzie też takie wielkie czytanie, jak to dla wszystkich znaków zodiaku, ale skupione wyłącznie na miłości. Także na to już zapraszam, premiera niebawem. A teraz twoja wiadomość od aniołów obfitości. Raz, dwa, trzy. Konkrety, konkrety słyszę. Tutaj te informacje to będą jakieś konkrety. Tak. Potrzebujesz odpoczynku. W ciszy, w spokoju, gdzieś, gdzie nikt nie będzie ci zawracał głowy pracą, twoimi projektami. Potrzebujesz trochę odłączyć się od świata zewnętrznego, może wyjechać gdzieś z rodziną, właśnie we wrześniu warto. I tutaj, w tej ciszy, w tym spokoju, też przyjdą do ciebie. Jakieś pomysły, które zapewnią Ci sukces, jakieś rozwiązania Twoich spraw. Pamiętaj o mocy modlitwy, medytacji, intencji. Kiedy skupiamy naszą energię na naszej intencji, czujemy wdzięczność za to, jakby już się stało, to nasze manifestacje znacznie przyspieszają. Jeżeli nie wiesz, jak korzystać z mocy wdzięczności, prawa przyciągania, to zapraszam Cię na moją playlistę na ten temat. Tam znajdziesz yy, wiele pomocnych narzędzi. Link do tej playlisty jest w opisie. I teraz tak, mamy kartę pracy charytatywnej, pomocy, i tutaj dostosuj to do siebie. Jeśli bardzo potrzebujesz pomocy, to ją otrzymasz we wrześniu. A jeśli właśnie jesteś w takim rozkroku życiowym, nie wiesz co zrobić ze swoimi sprawami, no ale tutaj to zależy bardziej od Ciebie, a nie od czyjejś pomocy, to pomóż komuś innemu. I w tym czasie też, jak będziesz pomagać, może do Ciebie przyjść jakiś przebłysk albo ktoś coś powie, i Cię natchnie. Tutaj pomoc innym też bardzo pomoże Tobie we wrześniu. Dobrze, zobaczmy teraz wiadomość od Archanioła Rafaela. On mówi o naszym zdrowiu, ale też o zdrowiu naszych relacji, bo jest połączony z czakrą serca. Pamiętaj, to jest odczyt energetyczny, nie zastępuje porady lekarskiej. Tak. Mm, no właśnie, tutaj. Jest karta, która mówi odejdź ze stresującej sytuacji. Możliwe, że niektórzy z Was mają bardzo stresującą pracę i dlatego nie mogą żyć w równowadze. Więc, tutaj, jeśli czujesz, że to Twój przypadek, to warto by było odejść z tej pracy, poszukać jakiejś innej, która będzie Cię satysfakcjonowała, ale nie będzie Cię tak zajeżdżała, słyszę. Jeżeli to nie chodzi o pracę, to w Twoim życiu jest jakaś stresująca sytuacja. To też może być na temat relacji, bo mamy tutaj tę kartę, że ktoś działa przeciw Tobie. Jak tylko to wyczujesz, najlepiej uciąć z tą osobą kontakt, zostawić tę sytuację, którą stresową wykreowała ta osoba i pójść po prostu dalej. Hmm. Może tak. O. I teraz tak, jeśli masz jakieś kłopoty zdrowotne, oczywiście idź do lekarza. Ale tutaj też możesz poprosić archanioła Rafaela o pomoc. On ma energię uzdrawiającą, możesz wesprzeć siebie albo członka rodziny, który choruje taką prośbą. Jeżeli chodzi o ciebie, możesz też skorzystać z mojej medytacji prowadzonej. Z energią Archanioła Rafaela. Y, znajdziesz ją w playliście Medytację. Link do tej playlisty jest w opisie. Tutaj też w taki sposób możesz poprosić go o pomoc, medytując z jego energią. I taka wskazówka y, bardzo praktyczna. Nawadnij się, pi więcej wody. Jeżeli możesz, to przebywaj y, blisko naturalnych akwenów wodnych. Jeśli gdzieś wyjedziesz, to może blisko wody. Tutaj ta karta też mówi o tym, żeby zwracać szczególną uwagę na swoje emocje, bo energia wody jest połączona z emocjami, więc tutaj stres i emocje mają największy wpływ na Twoje zdrowie we wrześniu. Zodiakalny Baranie, zapraszam Cię na filmy, o których wspomniałam. Linki do playlist znajdziesz w opisie. Dziękuję za Twoją obecność i wysyłam dużo światła, miłości i wszystkiego. Co dobre. Zodiakalny lwie. Oto twoje czytanie na wrzesień 2024. Zobaczymy, jaka energia cię prowadzi. Czego możesz się spodziewać. A na końcu będą wiadomości od aniołów. Także warto zostać do końca. Zobaczmy lwie, kto cię prowadzi, jaka energia. Mhm. Ta karta została mi w dłoni, więc biorę. O, Matka Maryja, oczekuj cudu. Uwierz głęboko, że twoje modlitwy zostaną wysłuchane i spełnione. Także tutaj jakieś twoje marzenie się spełnia. To widzę dla wielu z was. Może być uzdrowienie, może być przełom w jakiejś sprawie. Czuję tak też, że jeśli. Coś sprawiało ci trudność w zrozumieniu albo zrobieniu tego, to we wrześniu nagle to się zmienia: już nie jest takie trudne, nie jest bolesne. Niektórzy zdają sobie sprawę, że właściwie to urosło w ich głowie najbardziej, że to, że to nie jest nic takiego strasznego. Niektórzy z Was mogą zajść w ciążę. Albo dowiedzieć się o ciąży w swojej rodzinie, oczywiście bierz to, co z tobą rezonuje. To jest zwłaszcza dla tych, którzy starają się o dziecko bardzo długo, bo tutaj mamy oczekuj cudu, tak? Też sprawy związane z matką, relacja matka-dziecko będą bardzo istotne dla ciebie w tym miesiącu i też to, jak traktujesz siebie. Czy dbasz o siebie? Czy jesteś dla siebie sam, sama dobrą matką? Czy się sobą opiekujesz? Ok. Ciekawy przekaz dla lwa. Zobaczmy, czego jeszcze możesz się spodziewać we wrześniu. A jeśli to czytanie Ci się podoba, to proszę polupię, skomentuj, wyślij do kogoś. Zasubskrybuj mój kanał. To bardzo mi pomaga rozwijać to, co robię, wstawiać dla Was filmy. Często, także bardzo, bardzo dziękuję. Kochani subskrybenci, dziękuję za to, że jesteście i mam do Was wielką prośbę. Ostatnio na YouTube był jakiś błąd i odsubskrybowało część osób automatycznie. Ja też szukałam na nowo swoich ulubionych kanałów, niektórych. Także bardzo Was proszę: zobaczcie, czy dalej macie subskrypcję. Ok, zacznę od karty, która się tutaj odwróciła. Uwaga na chciwość. To może być Twoja chciwość, a to może być chciwość osoby trzeciej. Także tutaj oczy i uszy szeroko otwarte. No, dla większości z Was to niestety jest chciwość kogoś innego. Mamy tutaj kartę sztyletu, która mówi o strachu, napiętych sytuacjach. To będzie jakaś sytuacja dotycząca pieniędzy. Tak czuję, że dla większości z Was to jest związane z osobą trzecią, bo tutaj mamy kartę ciemnej kobiety. To też może być mężczyzna. Pamiętajcie, to jest czytanie kolektywne. I bardziej nie chodzi tutaj, czuję w tym przekazie dla Was o kolor włosów, tylko o jakąś kobietę bądź mężczyznę, który ma niecne zamiary, która ma niecne zamiary i ta osoba też jest chciwa. Więc trzeba będzie uważać na to. Ta osoba y, niestety zrobi coś takiego, co sprawi, y, że y, no, po, no będziesz smutny, smutna, albo no, jakieś negatywne emocje w tobie wywoła i to takie mocne, y, nawet takie depresyjne. Czyli to może być ktoś, z kimś długo współpracujesz, to może być dla niektórych matka. Siostra, koleżanka, dostosuj to do siebie. No, niestety ta osoba bardzo cię zawiedzie, ale nie martw się, bo odpowiednie osoby w Twoim życiu, którym zależy na Tobie, Cię szanują, więc nie odbieraj tego osobiście. Bo wielu z was może odebrać to, co się tutaj wydarzy, tą, tą próbę wykorzystania bardzo osobiście. Tutaj to jest sytuacja karmiczna dla Ciebie, zodiakalny lwie. Jesteś na dobrej ścieżce, nie martw się. Właśnie to, że zauważasz tą chciwość tej osoby, trochę no, smuci Cię to, ale w końcu widzisz, że no, tej osobie nie możesz ufać, a z tą kartą, że ludzie Cię szanują. Zobaczysz tak naprawdę, komu możesz ufać tak na serio, w swoim otoczeniu, dlatego to wszystko się dzieje. Tutaj we wrześniu też czeka Cię kilka krótkich podróży. one mogą być zawodowe, ale też mogą być z innego tytułu. Pamiętaj, to jest czytanie kolektywne i pokazujesz się jako ty tutaj w czytaniu. Także masz dużo mocy i siły. Czas działać. Jeżeli właśnie zobaczysz, od razu jakieś znaki, że ten ktoś chce Cię wykorzystać, to działaj od razu. Ucinaj kontakt, wytykaj błędy, nie guć się na umowy, cokolwiek to jest, tak? I w ogóle we wrześniu, jak czujesz, że trzeba działać, to działaj. Jak czujesz, że gdzieś trzeba pojechać, to jedź. We wrześniu dla lwów nie ma miejsca na bezczynność. I takie. Intuicyjne, dosyć szybkie podejmowanie działań przyniesie ci dużo dobrego, zodiakalny lwie. Dobrze, zobaczmy teraz Twoją wiadomość od aniołów. A jeśli chcesz zamówić czytanie prywatne, skupione tylko na Tobie i Twoich potrzebach, to napisz do mnie maila, umówimy się. Maila znajdziesz w opisie. W opisie też znajdziesz instrukcję jak wygrać darmowe, prywatne czytanie ze mną. Na pewno po pierwsze trzeba być subskrybentem. Zapraszam do tego. Zacznę od aniołów obfitości, bo tutaj energia pieniądza jest ważna i to wyczucie kto jest chciwy i chce... Coś tutaj ugrać na tobie, zodiakalny lwie i postawienie granicy tutaj jest bardzo ważne. Nie będzie teraz czytań, w tym czytaniu wiadomości od aniołów miłości, ponieważ od września y, będą takie duże filmy jak te dla każdego znaku zodiaku skupione tylko i wyłącznie na miłości. Także zapraszam już na to, premiera niebawem. A teraz Twoja wiadomość od Aniołów Obfitości. Dobrze, Lew. Tak, tutaj mm, bardzo, bardzo mocna wskazówka. Oczyść swój dom, swoje biuro, mieszkanie, ogród oczyść wszystkie swoje przestrzenie, gdzie jest bałagan, za dużo rzeczy. Y, Jakichś starych rzeczy, trzeba odgruzować energią, bo tutaj też y, ta osoba, która chcecie wykorzystać, jest troszeczkę manifestacją tego y, zbioru rzeczy, których nie używasz, które stoją w jednym miejscu, takiej zastanej energii. I jak to zrobisz? to blokady i przeszkody zostaną dla Ciebie odsunięte. Jest w Twoim polu Archanioł Michał, tutaj wyraźnie go czuję. Także jesteś chroniony przed tą niecną osobą, ale też pomóż sobie energetycznie, oczyszczając swoją przestrzeń. Jest też karta snów o obfitości. Ona mówi o tym, że Twoi przewodnicy... Albo twoi przodkowie, albo twoja intuicja będą poprzez sny wysyłać ci wskazówki, jak poprawić Twoją sytuację finansową. Dlatego warto założyć dziennik snów, sprawdzać znaczenie snów, ich symbolikę. Ale też pamiętaj, że przy odczytywaniu snów najważniejsze jest to, jak czuje się osoba śniąca. W w trakcie snu i zaraz po przebudzeniu. Także warto mieć ten dziennik snów przy łóżku, żeby od razu po przebudzeniu zapisywać, co tam się wydarzyło. To mogą być wskazówki symboliczne, mogą być dosłowne to już będzie różnie dla każdego z Was, bo to jest czytanie kolektywne. A teraz Twoja wiadomość, Lwie. Od Archanioła Rafaela. On mówi o zdrowiu cielesnym, emocjonalnym, ale też o zdrowiu naszych relacji, bo jest połączony z czakrą serca. Ok, mamy tutaj już. Pamiętaj, to jest odczyt energii, to nie zastępuje konsultacji medycznej w żaden sposób. Ok, hmm. tutaj yy, mamy takie wskazówki emocjonalne, od nich zacznę. Akceptacja, nawet jeżeli ktoś cię zrani tutaj w tej sytuacji, to zaakceptuj to, i śmiech jest najlepszym lekarstwem. Więc dla wielu z Was ta sytuacja skończy się tak, że ty zauważysz tą manipulację, tą chciwość tej osoby, i aż się uśmiejesz, że ktoś był tak głupi, że w tak głupi sposób próbował cię zmanipulować. Więc najlepiej to po prostu wyśmiać, eee, tak tutaj mówi Archanią Rafael. Najlepiej po prostu też w tym miesiącu mm. Jak najwięcej się uśmiechać, wszystko obracać w żart. Oczywiście nie uciekając od jakichś odpowiedzialności, nie o to chodzi, ale chodzi o to, żeby nie brać wszystkiego na serio, nie spinać się tak mocno. Uśmiechnij się do siebie, uśmiechnij się do życia. Nawet jeżeli masz jakąś trudną sytuację, to ona jest ważną lekcją. I też słyszę, że wielu z was po tej sytuacji uśmiechnie się do siebie i powie: No super, sam do siebie powiesz super, że to zauważyłeś, zauważyłaś. Yy, po prostu intuicja działa, tak? Yy, kolejna wskazówka, taka bardziej na temat ciała fizycznego. Ćwiczenia są dla ciebie kluczowe we wrześniu. To zwłaszcza dla tych, którzy mają pracę siedzącą, ale nie tylko dla tych. Pamiętaj, żeby regularnie ćwiczyć, wykonywać takie ćwiczenia, które dają ci radość, bo to jest też połączone z tym odgruzowaniem energii za stałej. W Twoim ciele, nie tylko w Twoim otoczeniu, ale też w Twoim ciele jest zastana energia i potrzebujesz ją ruszyć, żeby czuć się zdrowiej, ale też słyszę, żeby manifestować więcej obfitości. Także tutaj warto sobie w ten sposób pomóc. Zodiakalny lwie. Jeśli nie do końca możesz wyczuć, co to za osoba, która chce tobą manipulować? A masz kilka typów, na przykład, albo dwa typy. Chcesz sprawdzić swoje wyczucie, to zapraszam Cię na moje czytanie. Wybierz kartę, w którym uzyskasz odpowiedź na pytanie: czy mogę ufać tej osobie? Jeśli interesuje Cię to czytanie, to jest na ekranie. Kliknij w wideo i widzimy się za chwilę. A teraz dziękuję za Twoją obecność i wysyłam dużo światła, miłości i wszystkiego, co dobre.